17 listopada obchodzimy wspomnienie liturgiczne świętej Elżbiety Węgierskiej. Elżbieta urodziła się w 1207 roku w Bratysławie lub na zamku w Saurospatach jako trzecie dziecko Andrzeja II, króla Węgier, i Gertrudy, siostry świętej Jadwigi Śląskiej. Miała zaledwie 4 lata, gdy została zaręczona z Ludwikiem IV, późniejszym landgrafem Turyngii. Wychowywała się wraz z nim na zamku Wartburg. Wyszła za niego za mąż zgodnie z zamierzeniem swojego ojca dopiero 10 lat później, w roku 1221, mając 14 lat. Z małżeństwa urodziło się 3 dzieci – Herman, Zofia i Gertruda. Po 6 latach, w 1227 roku, Ludwik zmarł podczas wyprawy krzyżowej w Brindisi we Włoszech. Tak więc Elżbieta została wdową, mając 20 lat. Zgodnie z frankońskim prawem spadkowym, opuściwszy wraz z dziećmi Wartburg, Elżbieta zamieszkała najpierw w pobliskim Eisenach, a następnie w Marburgu, gdzie ufundowała szpital, w którym sama chętnie usługiwała. Oddała się wychowaniu dzieci, modlitwie, uczynkom pokutnym i miłosierdziu. Jej spowiednikami byli franciszkanin Rudiger i norbertanin Konrad z Marburga, słynny kaznodzieja i inkwizytor na Niemcy, mąż bardzo surowy. Prowadził ją drogą niezwykłej pokuty. W 1228 roku Elżbieta złożyła ślub wyrzeczenia się świata i przyjęła jako jedna z pierwszych habit tercjarki świętego Franciszka. Ostatnie lata spędziła w skrajnym ubóstwie, oddając się bez reszty chorym i biednym. Zmarła w nocy z 16 na 17 listopada 1231 roku. Sława jej świętości była tak wielka, że na jej grób zaczęły przychodzić pielgrzymki. Konrad z Marburga, korzystając ze swego stanowiska inkwizytora, napisał jej żywot i zwrócił się do Rzymu z formalną prośbą o kanonizację. Papież Grzegorz IX bezzwłocznie wysłał komisję dla zbadania życia Elżbiety i cudów, jakie miały się dziać przy jej grobie. Stwierdzono wówczas około 60 niezwykłych wydarzeń. Sprawę poparł także metropolita Moguncji i święty Rajmund z Penafort. Po 4 latach Grzegorz IX bullą z 27 maja 1235 roku ogłosił uroczyście Elżbietę Świętą. Jest patronką elżbietanek, zgromadzenia założonego w Nysie w 1832 roku, prowadzącego liczne dzieła w Polsce, elżbietanek cieszyńskich, założonych w XVII wieku w Akwizgranie, oraz franciszkańskiego zakonu świeckich. Jest także patronką Niemiec i Węgier. Jej imię przyjęły jako swoją nazwę kilka zgromadzeń zakonnych i dzieł katolickich. W ikonografii święta Elżbieta przedstawiana jest w stroju królewskim albo z naręczem róż w fartuchu. Powstała bowiem legenda, że mąż zakazał jej rozdawać ubogim pieniądze i chleb. Gdy pewnego razu przyłapał ją na wynoszeniu bułek w fartuchu i kazał jej pokazać, co niesie, zobaczył różę, mimo że była to zima. Jej atrybutami są także kilka monet i różaniec. Módlmy się. Wszechmogący Boże, dzięki Twojej łasce święta Elżbieta widziała i czciła Chrystusa w ubogich. Przez jej wstawiennictwo daj nam ducha miłości, abyśmy wytrwale służyli potrzebującym i cierpiącym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.